Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj Was przechodzę z kolejnym filmikiem. To też jest filmik książkowy, więc jeżeli lubicie czytać książki, lubicie oglądać filmy z tematyką książkową, z jakimiś nowościami itd. Zresztą nie tylko z nowościami, ale też właściwie czytam też trochę starsze książki różne, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tu będzie to również gdzieś moja nazwa, Instagram, gdzie jeśli macie ochotę wpaść, to Was tam też serdecznie zapraszam. Um, nie przedłużając, um, w ostatnim czasie, nie wiem, ile ja tam dodawałam ostatni filmik, chyba dwa tygodnie temu, czegoś tak, więc udało mi się przeczytać trzy książki. Um, oczywiście jedna z tych książek um, jest bardzo długa, ona ma 470 stron i też mi się tak bardzo dużyła. A mianowicie była sobie rzeka autorka Diane Sterfield, wytomnictwo Albatros. Więc tak wygląda książka, wydaje mi się dużo osób ją zna, bo to nie jest jakaś nowa książka. Ona już um, chyba dwa lata jest, czy tam trzy 3 lata, nie wiem. Od wydania. W każdym razie niekoniecznie mi się podobała ta książka. Da mi trzy albo trzy pół gwiazdki, już nie pamiętam dokładnie. E, ogólnie sama historia, ciekawa i też były miejscami takie fajne opisy zaciekawiło mnie naprawdę. E, ale moim zdaniem ta historia jest troszeczkę przekombinowana i ona w ogóle nawet nie ma, nie ma takiego jakiegoś głębszego sensu. Nawet na, po, na początku e, taką mapkę, nie wiem, czy widzicie? Taką mapkę, gdzie tam są pokazane wszystkie te miasta i tak dalej, więc rzeczywiście to też dawało taki fajny nastrój tej książce. E, wszystkie te opisy można było bardziej sobie tak zwizualizować e, i to naprawdę było fajne. Te opisy były fajne, e, tej natury, rzeki i tak dalej. E, dawało taki, taką tajemniczość, taką, takie fajny mood, fajny mood dawało. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o historię i całą fabułę, też była ciekawa, tylko niekoniecznie mi się podoba, jak ona została dalej poprowadzona, jak się zakończyła i jak ona się dalej, że tak powiem, rozwinęła. Niekoniecznie jakby to wszystko miało sens, niekoniecznie w moim zdaniem szło to w jakąś taką... Dobrą stronę, bo mamy tutaj um, jakąś taką, powiedzmy, kaczmę, gospody i tak dalej. No i tam przechodzi jakiś nieznajomy z dzieckiem. I okazuje się, że on zasłabł, e, więc ludzie się zainteresowali nim, e, zobaczyli, co się, co się w ogóle z nim stało, czy on w ogóle leży i tak dalej. No i ta dziewczynka też przez chwilę, można tak powiedzieć, nie żyła. Wszystko było sprawdzane, się, e, puls i tak dalej, czy oddycha, nic, e, wszystko wskazywało na to, że ona po prostu umarła. I nie żyje. No i nie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba po jednym dniu, czy tam po kilku godzinach, nie pamiętam dokładnie, ta dziewczynka ożyła. Ta dziewczynka ożyła, więc wszyscy mówią, że stał się cud i tak dalej. No i okazuje się, że tu jest troszkę taka zagmatwana historia że nie, nie do końca wiadomo, kim jest ta dziewczynka. O ile tego faceta można w jakiś sposób zidentyfikować, ponieważ gdzieś tam ma aparat, w kieszeni jakieś tam zdjęcie i tak dalej, więc można domyślać się, że on był fotografem, robił zdjęcia i tak dalej, tak o dziewczynce nie wiemy kompletnie nic, kim jest ta dziewczynka i tak dalej. Krążą też tam pewne legendy, nie tylko w stosunku o tej dziewczynce, ale też o takim powiedzmy cichym, który przeprowadza osobę na drugi rzek, czyli jakby on mieszka potencjalnie w tej rzece, i on przeprowadza osobę na, jakby wiecie, no na, na, na tą drugą stronę. Więc niektóre osoby, które jeszcze nie są gotowe, pomaga im, na przykład nie wiem się topią czy cokolwiek, a niektóre, niektóre osoby po prostu jakby zabiera na tą drugą stronę. No i też tu właśnie było dużo takich legend, dużo takich niedopowiedzeń ta książka była. Tak przechodziło pomiędzy tym, co jest realne, a co jest nierealne, co jest, yy, nie wiem, jakąś legendą, a co jest prawdą. Dokładnie nie wiadomo, co tam się do koniec stało. Ja już sam w pewnym momencie się zagubiłem, nie wiedziałam, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest tylko jakimś wymysłem, co jest tylko jakimś domysłem i taką, wiecie, yy, fantazją, i tak dalej. Więc yy, na, ty, na tej granicy takiej realności, a takiej yy, nierealności, tak ta, gdzieś książka tak bifrowała. Yy, Yy, więc, yy, więc to było fajne, to było fajne, że nie wiadomo, co było właśnie prawdą, a co nieprawdą. Aczkolwiek, mimo wszystko, i tak uważam, że to było troszeczkę zamieszane, ponieważ. To jak się dalej skończyło, tam doszło do tego, że jest kilka, kilka rodzin, którzy uważają, że ta dziewczynka jest ich. Więc jedna rodzina, ich córka zginęła dwa lata temu, i oni myślą, że ona się odnalazła. I nie byli tak zrozpaczeni, że oni, myślały, że oni myśleli, że ta dziewczynka to jest właśnie ta, że ona się znalazła, ale ta dziewczynka oczywiście nic nie mówi, więc dokładnie nie wiadomo, co się z nim stało, ale oni cieszą się, że oni ją znaleźli. Kolejna osoba myśli, że to jest jednak jego córka, że kolejna pacy myśli, że to jest jego córka, że to nie jest córka tamtej rodziny. A jeszcze trzecia osoba, do tego dochodzi trzecia osoba, która myśli, że to jest, jej, to jest jej siostra. Więc do końca nie wiadomo, co się stało, kto, kim jest. Te legendy jest ich później coraz więcej, coraz więcej jakichś niedomówień i tak dalej. Więc rzeczywiście jest taka fajna, że tak powiem, zawiesina, że nie wiadomo o co chodzi. Jest taka fajna, taka mroczna, tajemnicza. Taka, tajemniczy taka, klimat, więc y, to jest fajne, ale to w jakim kierunku to poszło dalej, w jakim kierunku to się rozwijało i się bardzo przede wszystkim wolno rozwijało. Ta akcja była bardzo powolna. W pewnym momencie się troszeczkę znużyłem tą książką, y, a końcówka, y, końcówka no mi się po prostu nie spodobała. Więc jakby y, to nie tak, że to, jest, że to jest jakaś zła książka, bo to jest, y, uważam, książka ok, może się komuś spodobać, y, ale dla mnie troszeczkę była przekombinowana i nie miała jakoś większego sensu. Y, Później, mam wrażenie, że te legendy i te wszystkie takie niedomówienia na temat tej dziewczynki, że to było troszeczkę takie nieprzemyślane, niedopowiedziane i jakby za dużo tego wszystkiego jest. Dokładnie nie wiadomo o co chodzi. I mi niekoniecznie się to jakoś spodobało. Ale ogólnie, ciekawa książka, fajny klimat daje, nie można jej tylko absolutnie odmówić daje taki fajny klimat. Yy, trzeba się przygotować to, że jest długa i ona się bardzo powolnie rozwija, więc tutaj też trzeba się na to przygotować, że ona ma 500 stron i nie jest taka bardzo wiecie, dynamiczna, że tam się dużo dzieje tak dalej. Ona po prostu może tak nawet tak przerównać, że ona płynie jak rzeka, że ona jest taka bardzo powolna, yy, ale na pewno komuś się może yy, spodobać, ponieważ ma, ma w sobie taki klimat. Czytałam właśnie jeszcze o tej autorki 13 opowieść, no i moim zdaniem bardziej się podobało, też fajny był tam klimat. Ale tam mi się jakoś bardziej podobało niż tutaj. Tutaj, ym, tak mówię, na trzy, trzy jej jakoś nie do, końca, nie do końca wpadła pod moje usta. Yy, no i w sumie jeszcze czytam teraz aktualnie Rebekę. To jest inna autorka, ale też z tej serii Butikowi od Albatrosa. No i czytam Rebekę, przeczytałam już chyba 100 stron. Ym, tak, przeczytałam 100 stron i naprawdę mi mega wciągnęła ta książka. Jest ciekawa, taka wiecie, tajemnicza. No i naprawdę chcę wiedzieć, co, co będzie się dalej działo, więc naprawdę jestem mega, mega ciekawy. No i kolejną książką, którą udało mi się przeczytać, to jest książka Nikt nie odpisuje, wydawnictwo Tajfuny. Tak, była ta książka. Ta książka ma około 200, 30 stron. Około 200, stron. Jest dość krótka, dość też taka, powiedzmy, można powiedzieć smutna, taka wzruszająca. Może niekoniecznie ona jakoś yy, mi się też spodobała. Nie mówię, że była zła, bo były naprawdę dobre fragmenty. Mnie na przykład też e, był ten e, fragment, kiedy on pisał list do swojej siostry, też było takie, e, wycie smutne, wzruszające. Aczkolwiek jakoś e, całokształt kształt książki e, nie spodobał mi się tak bardzo. Nie dałam tu chyba też 3,5 gwiazdki, z tego co pamiętam. E, ale to była też dobra książka. E, mamy tu historię. E, Pewnego chłopaka, który podróżuje, postanawia wyruszyć w podróż, w taką bardzo długą podróż wraz ze swoim psem. Jeszcze nawet takie, ten. I jak sam tytułowy, tytułowy, tytuł, tytułowy tytuł. Jak sam tytuł wskazuje, nikt nie odpisuje. On wysyła listy do ludzi, do ludzi, które poznaje podczas podróży, bierze ich adres i wysyła, wysyła im listy. Takie zwykłe, tradycyjne listy, nie pocztą, mailową i tak dalej. Chce wysłać im listy, no i wysyła te listy, w którym coś tam pisze. No i oczywiście przez tę całą podróż. Nikt mu nie odpisuje. Nikt mu nie odpisuje na, na, na te listy. Podróżuje ze swoim psem, poznaje tę osobę i nazywa je z numerami, czyli numer 1, numer 10, numer 15 i tak dalej. I on pisze, pisze listy do tych ludzi. Nikomu oczywiście nie odpisuje. W pewnym momencie poznaje, żeby nie było tak, że podróżuje tylko sam z psem. Podróżuje też, znaczy spotyka pewną kobietę i zaczyna podróżować z nią. Oczywiście z początku e, tam było, że ona chyba, chyba mu coś postawiła, bo on tam zgubił e, portfel czy coś, tam nie powiem dokładnie. E, no i ona mu coś postawiła i powiedziała, że jest mu e, winien tej, ja nie wiem, coli, tam, czy takiego picia, czy wody, czy coś tam postawiła. E, no i przez ten czas ona spali z nim czas i jakby w taki sposób on jej jakby za to. No i e, oni podróżują tak razem. I rzeczywiście z panem się nie do końca dogadują, nie do końca lubią się. Ale później zaczyna być taka między nimi jakaś taka, wiecie, specyficzna relacja, coś między nimi zaczyna być. Niekoniecznie jakoś takiego, jakiegoś głębokiego, ale oczywiście tworzą jakąś relację. Rozmawiałam na różne tematy, później poznałem się bardziej i jest pokazana perspektywa, właśnie tego głównego bohatera, dlaczego on postanawia wyruszyć w tę podróż, co jego skłoniło, jaki jest jego cel. No, i tak samo poznajemy też stronę bohaterki, tej jego bohaterki. Dlaczego ona wyruszyła, kim ona jest, co ona robi w swoim życiu, dlaczego ona zdecydowała się na podróż z nim, czy to było celowe, czy niecelowe, jaki, jaki był tego wszystkiemu cel. No, i też, właśnie ciekawa historia. Mamy tutaj, mamy tutaj, tutaj taki ciekawy morał. Oczywiście Wam też nie chcę spoilerować, jak on jest i tak dalej, ale oczywiście mam ten morał. Moim zdaniem historia jest przewidująca, ponieważ ja czytając ją na samym początku, już gdzieś tam obrałem taki schemat, w jakim, w jakim kierunku może to pójść, i co się może stać na końcu i to, co pomyślałem, to rzeczywiście tak, tak się stało, więc książka jest bardzo przewidująca. Ona nie jest jakaś taka, wiecie, odkrywcza, bardziej tutaj chodzi, co... Hmm autor nam przedstawi e, ten taki portret psychologicznych bohaterów i co oni mówią w jaki sposób e, oni e, na, na to wszystko patrzą i tak dalej więc e, więc bardziej tutaj chodzi o to było w kilka fajnych momentów takich wzruszających, ale niekoniecznie jakoś z całą kształt mnie do gustu, bo książka była bardzo przewidująca. Też mniej więcej te myśli tego bohatera były dość przewidujące. Było naprawdę tylko kilka takich momentów, które, które coś wniosły takiego powiedzmy nowego, odświeżającego do, do mnie, i nie było czymś takim, co mnie nie zaskoczyło. Więc rzeczywiście było kilka takich elementów, które mi się spodobały. Ale to chyba za mało, bo książka jest raczej taka e, naprawdę dość przewidująca i nawet te wszystkie e, jakieś takie dialogi i tak dalej, rzeczywiście to, to wszystko było takie dość w takim kierunku szło, że można było się domyślić i nie było nic takiego, co mogło mnie zaskoczyć lub dać coś takiego e, fajnego, jeśli można, można tak powiedzieć. No i kolejną książką e, jest. Wieczne igrzysko imię duszy, Jakub, autor Jakub Pawełek, wydawnictwo Skarpa Warszawska. Więc tak no ta książka, ona jest bardzo króciutka i naprawdę ma bardzo duży font, dużo literki w sensie i się bardzo, bardzo szybko czyta. Ona ma około 290 stron, 290 stron, ale naprawdę się mega szybko czyta, bo jest bardzo, są bardzo duże literki. No i rzeczywiście ta książka mi się nie do końca podobała, ponieważ Tutaj można powiedzieć, że to jest e, taka, wiecie, wojna, e, gdzieś tam takie, wiesz, piekło i tak dalej, więc trochę taka, powiedzmy, jakaś taka fantastyka. E, niekoniecznie, e, niekoniecznie mi to przypada do, do gustu, bo bardziej tutaj coś e, liczyłem, że będzie trochę bardziej taki potryb psychologiczny tych, powiedzmy, bohaterów, że bardziej ich poznamy, że coś, coś tam będzie, jakaś taka większa fabuła, że coś tam będzie się działo pomiędzy nimi, jakoś żyjemy się z bohaterami i tak dalej. Tutaj czegoś takiego nie miałam. Tutaj była jesteśmy wprowadzeni w środek akcji, wszystko się dzieje. Jestem, jak się wiecie, wojna, pewna strzelanina i tak dalej. I też dialogi są bardzo jakieś takie nie do, takie sztuczne, wiecie, nie do końca mi się przypada do, do gustu. Jak bardzo się wymęczyłem przy tej książce, akurat mi się ta książka nie spodobała, więc tutaj daję jej dwie i pół gwiazdki. No naprawdę ta książka jakoś nie przypada do gustu. I jakoś bardzo wymęczyłem się w tej książce, no nie wiem co mam więcej powiedzieć, po prostu nie, totalnie mi nie wpadło do gustu. Eee, też nie odradzam może się komuś spodobać, aczkolwiek mówię, że te, te dialogi były bardzo sztuczne eee, i tutaj nie mamy jakoś takiej większej fabuły, liczyłem na jakąś taką fajną fabułę, liczyłem na jakąś fajną fabułę, fajną historię między tymi bohaterami, żeby coś tam rzeczy, rzeczywiście się działo, że można było się gdzieś tam, nie wiem, e, zżyć z tymi bohaterami, a tutaj po prostu e, jest taka sucha akcja, nic się za bardzo nie dzieje, i jakby ja tego nie czułem, że nie mam jakąś taką fragę w tej książki. No i więc tutaj było dwie i pół gwiazd. Więc to by nie było mniej więcej na tyle. Czytam, zaczęłam czytać tą Rebekę, o której Wam wcześniej wspominałem, i jeszcze zaczęłam czytać książkę: Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. Więc zaczęłam czytać tą książkę. Czytałem poprzednie chyba trzy książki z tej serii. Było dość ok, podobało mi się. E, więc mam nadzieję, że i ta też będzie mi się podobać. Jeśli czytaliście jakieś z jej książek, to dajcie znać, a zwłaszcza, e, zwłaszcza właśnie Była sobie rzeka, bo e, to nie jest też jakaś nowa książka, wiecie, to jest dość stara książka. E, więc e, ona ma też, ta autorka, Dan e, kilka innych książek, więc e, jeśli czytacie, nie wiem, Trzynastą opowieść albo Czarny czasu, bo chyba to jest też od niej, to dajcie znać, czy Wam się podobało. To nie było na tyle w tym filmiku. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to oczywiście serdecznie za Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału i nam Instagram to będzie gdzieś nazwa. Do zobaczenia.